Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Dourhara, to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z That's Not My Neighbor. W ostatnim odcineczku graliśmy sobie w Nightmare Mode'a, dzisiaj również go sobie odpalimy. Mam nadzieję, że dzisiejszą rozgrywkę też nam uda się przejść. No i przede wszystkim fajnie by było porobić jakieś mysie-pysie achievementy, fajnie by było trafić na jakieś sekrety. Czytałem również komentarze pod ostatnim odcineczkiem, daliście kilka porad, do których postaram się stosować. Tymczasem, mysie-pysie, lecimy od razu z Nightmare Mode'em. Dzień dobry, siema sąsiedzi, cześć, cześć DDD, you know, tak, wiem, o co chodzi, dobra, dawaj sąsiada pierwszego, Teutates jest, widzowie, na liście, siema Teutatesie, Teutates, Taranis, dobra, wszystko się tutaj zgadza, mysie-pysie 0303, poszedłeś... anihilować. Dobrze. Ja nie wnikam, co wy tam robicie. Mysie-pysie. Dobra, Teutates. Sprawdźmy jeszcze, bo wygląd generalnie się zgadza. Tak? Nie. To dwa takie w dół, dwa w górę, tutaj ten. Dwa w dół, jedna w górę, tutaj w górę. No to generalnie tutaj się zgadza wszystko. Teutatesie. Tak? Zgadza się. Oczy pokolorowane, tutaj nohal, kształt głowy, no generalnie wszystko się u Teutatesa zgadza. Jedyne co, to sprawdźmy sobie jeszcze ten jego ID. 9586413. Dobra, Teutatesie, wszystko jest w porządeczku, możesz wejść. Jesteś na liście, wypierdalaj. Do środka, do mieszkania, już. No idź. A, no tak, przepraszam, muszę ci otworzyć drzwi. Dobra, zamykamy tutaj od razu. I lecimy z kolejnym sąsiadem. Tu było wszystko okej, okay, nie? Tak. Click here to see details. Jak ID number? Pojebało mi się, jak czytałem. Przepraszam, może za szybko to po prostu przejrzałem. Dobra, to była, widzowie, próbna. Próbna runda, rozgrywka. Rozgrzewałem się, ok? Teraz lecimy. Teraz nikogo nie wpuszczę. Znaczy, wpuszczę, ale sąsiadów. I za nami Yomi. To jesteś ty, Mysiu Pysiu. Dzień dobry. Jak tam dzionek minął, co? To cudownie. Usta, tutaj nos taki, kształt głowy. Dobra, generalnie tutaj to się zgadza. I za nami Yomi. 0304. Dobra, tutaj się wszystko zgadza. Jedyne co, Mysiu Pysiu, to sprawdźmy teraz dokładnie ten ID number, ok? Będę starał się teraz ten ID dokładnie sprawdzać za każdym razem. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 9, 8, 5, 9, 8, 5, 5, 3, 2. Tu! Jest! Jest! Ty chuju ty! ID! Nie zgadza się! Nie jest perfekt! Nie jest perfekt! Danger! Proszę wydupiać! Proszę zabrać tutaj sobowtóra! Nie! Drugi raz się nie nabiorę na ID number, nie ma opcji! Dobrze, dziękuję, że mogę kontynuować z robotą swoją. Pizzy! Dzień dobry, przepani! Jaka radosna! Greetings! Nie... Entry request mi dawaj. Dobrze. Zobaczmy, czy jesteś na liście. Jesteś na liście. Szup Nigurat. Tutaj. Szup Nigurat. Dobra. 0203. 0203. Szup Nigurat. Ok. Zobaczmy najpierw wygląd. Cyk. Cyk, tutaj usta. Okej. Czy węże też powinien policzyć? W sumie nie ma ich dużo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Siedem. A, no to super, że tutaj się doliczyłem. Nie zobaczę, ile masz węży, nie? Nie zobaczę, ile masz węży. No to uznajmy, że jest wszystko okej, Mysiu Pysiu. A co z oczami? Oczy masz takie? Masz takie oczy. Dobra. A nos? Nos też masz taki. Dobra, no to tutaj wszystko jest gituwa. To, co możemy jeszcze sprawdzić, to tak. W ogóle, czy jest jakiś sposób, żebym sobie to przesunął i odpalił jedno i drugie? To by było bardzo pomocne. 1, 5, 6, 1, 5, 6, 8, 9, 4, 8, 9, 4, 7, 5, 5, 7, 5, 5, 2, 3, 6, 2, 3, 6. Wszystko się zgadza, Mysiu Pysiu.
Witamy cię. Gdzie to jest? Tu. A, tu jest. Checklist. Tu. Cyk. Pięknie, mysiu, pysiu. Do środka. To sobie zamknijmy. I lecimy z kolejną osóbką. Czyli mogę... nie mogę też skreślić, niestety. A ciebie nie ma na... A nie, jesteś na liście. Ty jesteś... Niogta Zmok. Zobaczmy tak w sumie appearance od razu. Oczy... Raz, dwa, trzy, cztery... Dobra. Blizny się zgadzają. Wszystko się zgadza z wyglądem, mysiu pysiu. Jeszcze oczy... Dobra. Tutaj wszystko się zgadza. Tylko jeszcze entry request mi daj. Dlaczego oni tego nie dają? Sprawdźmy sobie w takim wypadku teraz ten ID number. 986, 986, 463, 463, 213, 213, 811, wszystko pięknie, mysiu pisiu. No to generalnie daję ci tutaj okejkę, możesz wejść do widzonka, to zamykamy i kolejny sąsiad, zapraszamy. Czy ktoś dziwny teraz? No dobra, tutaj wszyscy sąsiedzi są dziwni. Dzień dobry, ale ty jesteś na liście, jesteś, dobra. Trzecia osóbka z listy, tylko ID mi daj, mysiu pysiu, jak już, no. Dobra, dziękuję. Zobaczmy, jak on wygląda. Tutaj wszystko ok. Kształt głowy, zębiska, kolczyki, fryzurka. No, generalnie powiedziałbym, że wszystko jest ok z jego wyglądem. Yoksothoth. Tutaj też Yoksothoth. Dobrze. 04, tutaj data się zgadza. Wszystko się zgadza. 0204. 0204, dobra, no to zostało nam tak naprawdę tylko sprawdzenie ID. My się pisze 689, 689, 547, 547, 464, 464, 823, 823. Dobra, no to mysiu pisiu, nie ma co przedłużać, wszystko okejka. Cyk, cyk, do widzonka, wchodzisz do środka, więc mamy już... I za nami Yomi, nie, ją wyrzuciłem, więc trójkę mamy już ogarniętą. To jest czwarty, Abducius Mora... Jak? Abducius Morail. Ty wyglądasz przerażająco. I boleśnie. Abducius Morail. Kolczyki 3, cyk, cyk. Szczęka. No dobra, no ja bym powiedział, że z wyglądem się wszystko tutaj zgadza, my się pisie. No to jedyne, co mi zostało, to... czekajcie, to było pierwsze piętro, tak, pierwsze piętro. 0103. No to ID number sobie sprawdźmy. 763, 763. Staram się nie pomylić w tym już ID. 764, 764, 748, 748, 675, 675. Pięknie, nie ma co przedłużać. Mysiu, pysiu, wchodzisz do środka. Proszę. Dobra. Czy wydarzy się coś dziwnego? Zaraz? Czy przyjdzie ktoś? W ogóle nie ma teraz VIP-ów żadnych. No i wypierdalasz. Od razu, nawet ci nie sprawdzam. 3, 3, 1. Ej, a co się stanie, jeśli zadzwonię? Nie dając danger. Don't call. No jak nie? A, dobra. No dobra, no to czekaj, mordo. Zaczekaj, okej? Okay? Grzecznie zaczekaj. Dobra. Jak już... Dzwonię drugi raz, zapomniałem kliknąć danger. Mogliście już przyjść. Tak, to jest... Dobrze. Zabraliście? Pięknie, super. No, ziomek mógł już zrezygnować, jak widział, że wpuściłem tego prawdziwego. Kto teraz kolejny? Co? Może drugi, tak... I co, mam cię wpuścić? Nie no, nie wpuszczę cię, bo od razu się skończy gra. Na co ty liczysz? Powiedz mi, na co ty liczysz? Dobra. Wydupiasz od razu? Tak, tak. Dopiero co czyściliście. Proszę, proszę tutaj z kolejnym. Może teraz trzeci taki sam przyjdzie. Chodź. Chodź, kolego. Do trzech razy sztuka, nie? Abducius. Fałszywy. Jest tutaj sobowtór? Nie? Tutaj mamy chyba sąsiada. Achpucz Xilbalba. Achpucz Xilbalba. Ach, pucz Xilbalba. Okej. Okay. Tu rok się zgadza. Tu wszystko się zgadza. 0303, 0303.
No to w takim wypadku sprawdźmy sobie ID 564 564 895 895 213 213 647. To się zgadza. Mysiu, Pysiu, zobaczmy sobie jeszcze tylko, czy nie próbujesz mnie oszukać z wyglądem. Ale chyba nie. Ile masz tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Uszy się zgadzają. Napiszcie mi, Mysiu, Pysiu, w komentarzach, bo ja tak liczę takie drobiazgowe rzeczy, jak na przykład to tutaj. Czy głównie zmienia się u sobowtórów kształt głowy, czy też takie najmniejsze rzeczy mogą występować, jak na przykład tutaj nie 7 tych, nie wiem co to jest, a 6 na przykład, nie? Czy takie drobnostki też występują i trzeba być bardzo tutaj drobiazgowym? Dobra, no generalnie tutaj wszystko się zgadza, nie ma co przedłużać, Mysiu, Pysiu, wchodzisz, proszę. Dobra, więc teraz tak, mamy ciebie, 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 brakuje nam Izanami oraz Haugnar. Haugnar przyszedł, dobra. Haugnar przyszedł, zacznijmy sobie od wyglądu Haugnara, ale tutaj wszystko się zgadza. Mam wrażenie, że w Nightmare Mode ten wygląd się praktycznie zawsze zgadza w porównaniu do tego takiego normalnego trybu. Ale może po prostu tak trafiam. 01 tutaj rok się zgadza. 456, 456, 989, 989, 632, 632, 2... Nie, 368, 368. Dobra, zgadza się. Bardzo podoba mi się to, że nie ma tutaj limitu czasu, że ja mogę tutaj z Haugnarem spędzić cały dzień i Haugnar nawet nie będzie się czepiać. Tak, Haugnar? Tak. Dobrze. No to chyba wszystko się zgadza. Haugnar, faun. Haugnar, faugn. No, sprawdzałem wszystko. Zgadza się? Zgadza się. Mordo, możesz wejść. Czekaj. Zrobimy tak. Cyk, cyk, cyk. Do widzonka, papatki. To brakuje nam już w tym momencie tylko Izanami Yomi do skończenia gry. Szybko idzie. No i to, co ja mam ci powiedzieć, co? Co ja mam z tobą zrobić? 3, 3, 1, 2. Wzywamy. Proszę zabrać mnie tu sobowtóra. Próbuję wbić do mieszkanka. Zabrany, zabrany, dobra. Do widzonka. Chciałbym też trafić na klauna. Pisaliście w ostatnim odcinku, że w przypadku klauna wtedy nie mogłem zadzwonić, bo kliknąłem, że tak, a trzeba wtedy kliknąć nie i żeby zadzwonić po DDD. Tylko ty nam brakujesz. 1286, dobra. Sprawdźmy od razu ID, dokończmy, później sobie z tym entry requestem polecimy. Wygląd nos. Nos się zgadza, kształt głowy się zgadza, usta się zgadzają, więc jest ok. Które to jest piętro? 0304 0304. Dobra, lecimy z ID number 235 235 689 689 986 532 532. Dobra, tutaj się zgadza. Na entry request ma 0304 0304 i za nami Yomi. Wszystko się zgadza, widzowie. Dobra. Do widzonka i mamy wszystkich sąsiadów, więc tak naprawdę teraz, jeśli ktoś z tej listy się pojawia, nie wpuszczamy go. Wypierdalasz. Nie, 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 głubak. Cyk. 3, 3, 1, 2. Do widzonka. Papatki, brakuje mi tutaj wrażeń w tej rundzie, żeby coś tutaj jeszcze się wydarzyło. Kto kolejny? Mysie, Pysie. No... Siomek, to jest już chyba twój czwarty raz. Czwarty taki sobowtór. Albo trzeci, nie wiem. Wiem, że było ich wiele. Napiszcie, ile sobowtórów udających tego ziomeczka próbowało już wejść. Albo trzy, albo cztery. Dobra. Nie chcę. Nie chcę zagrać. Tu klikamy Danger i od razu 3, 3, 1, 2 i wypierdalasz. Dobra, nie wiedziałem, że muszę kliknąć nie, żeby móc zadzwonić i wtedy po prostu kliknąłem, że tak. Dobra, skontaktowałeś się z DD, proszę mi go zabrać. Dobrze, wysłali agentów i lecimy. Papa, klaunie. Papa,
Może jakiś achievement teraz będzie. Raz z nim wygrałem, a teraz klaun wydupia. Ej! Zajebał gościa z DDD! Jak? Rozkazał mi grać? Dobra, ja wiem, ja już wiem jak się gra. Pokaż table. Dobra, muszę większą kartę. Król. Mogę teraz z ósemką. Dobra. Co dalej? Plus jeden. Ja mam damę. Dwójka. Dama. I tutaj as. Wygrałem. Dobra, giereczka nie jest aż tak trudna. Muszę wygrać dwa razy. Dziewiątka. No to dziewiątka. Dziesiątka. Lecimy z królem. As. Pięknie. No to mogę teraz piątkę dać. Dama. Jeden, jeden. Niedobsem. Niedobsem. Dobra. Co tutaj mamy? Szóstka. To lecimy z szóstką. Król. Siódemka. Dama. Ósemka. Dobrze. Jedynka. Kurde, czwórka. Piątka. Przypał. Muszę dobrać kartę. Fuck. O, niedobrze. O, niedobrze. O, dobra, ale on też dobrał kartę. Teraz wyrównana ta walka. Czyli ma jak... Ojojoj, ma trzy karty pod szóstką. Ale ja tak samo. A mogę dobrać... Nie mogę dobrać kolejnej. Dziewiątka. Też musiał dobrać. Dużo dobrał. Dobrze, dobrze, dobrze. Dziewiątka. No ja teraz też muszę dobrać. Król. To teraz będzie mógł się wyprzykać dwójka. To ja daję trójkę. Teraz daj czwórkę. Pięknie. Dobra, wypierdalasz. Wygraliśmy, dobra. Drugi raz klauna pokonaliśmy. Co by się wydarzyło, gdybym przegrał? Koniec dnia wychodzi na to. Udało się. Sześciu złapaliśmy, widzowie. Zagramy sobie natomiast jeszcze jedną giereczkę, bo ta poszła dosyć sprawnie, dosyć szybko. Siema, siema. Dobra. Zanim tutaj pierwszy sąsiad przyjdzie, to prosiłem o rozszyfrowanie tego, ogólnie tej strony, która tutaj występuje. Zaczekasz chwilę. Kim jesteś? Nie kojarzę cię jako sąsiada. Lilith. Dobra, zaczekasz trochę, okej. Prosiłem o rozszyfrowanie tej stronki i był komentarz, bardzo dziękuję ślicznie. Poufny materiał, projekt Konia Trojańskiego finansowany przez Departament Wojskowy Rządu, dyrektor generalny Oswald D. Kepler, główny badacz dr Afton, rok powstania 1945. Wybitne wyniki z niektórych modeli eksperymentalnych. Komunikacja werbalna doskonale powtarzalna, niezależnie od języka. Akceptowalna zdolność do fałszowania. Determinacja w oszukiwaniu. Asymilacja fizyczna wymaga jeszcze poprawy. Zdolność do działania na podstawie rozkazów nadal zerowa. Nowa propozycja projektu. Projekt algorytmu ewolucyjnego. Masowe szkolenie modeli eksperymentalnych. Wykryto wyciek, aktywowano protokół awaryjny. Plan awaryjny? Założenie wydziału wykrywania sobowtórów. Aktualny status projektu aktywny. Obiecujące rezultaty projektu. Mam nadzieję, że pomogłam. Bardzo ci ślicznie dziękujemy, Siupisiu. Czyli dr Afton jest odpowiedzialny za to wszystko. Możecie też w komentarzu pisać śmiało opis tej fabułki i tak dalej, różne sekrety. Ja będę to wszystko mysie-pysie czytał, bo giereczka mnie zaciekawiła. Tymczasem wróćmy w sumie do Lilith. Siema, sorry, że czekałaś, mysiu-pysiu. Teraz tak, jesteś na liście, Lilith... Lilitu Lilith. Lilith, Lilitu Lilith. Lilith, Lilitu Lilith. Dobra. Trzy oczy, cztery oczy. Cyk, cyk, trzy. Kolczyki, kolczyki. Dobra. Tutaj też się to zgadza. A tutaj. Trzy oczy, cztery oczy. Nosek, usta. Dobra, no generalnie wszystko się zgadza, jeśli chodzi o wygląd przynajmniej. Które ty piętro? 0104. Dobra, no to myślę, że możemy teraz polecieć sobie z ID number. 172, 172, 535, 535, 271, 271,
725. Dobra. Zgadza się wszystko, Mysiu Pisiu. Nie będę przedłużać. Finally. Oj tam. Chwilę tylko czekałaś. Dobra, czyli pierwsza osóbka już. Zostały nam cztery. Kto będzie kolejny? Z Lilith nie było wszystko. Gdzie popełniłem błąd? Ej, halo. Gdzie popełniłem błąd? Daj. Pokaż. Nie, tu. Lilith fake. Jak fake DDD logo? Że to? O kurwa. A na to nie zwracałem uwagi. O ty mendo ty. A jakbym tak wszystkich widzowie eliminował? I sąsiadów, i wszystkich. Bo jeśli sąsiada wyeliminuje, to gra się skończy? Jest nawet achievement za zabicie sąsiada, więc... Clink protocol completed. Mogę kontynuować z pracą. Tak z ciekawości. Co się tu odwala? Wszystkich zabijam, widzowie. Wszystkich zabijam. Co się będzie odwalać wtedy? Dobra, nikt nie wejdzie na mojej zmianie. Nikt nie wejdzie do mieszkania. Dobra. Asekuracyjnie. Sąsiad, sobowtór. Dzisiaj w trybie natychmiastowym wykonuje swoją pracę. Będziecie mieć wy też dużo pracy dzisiaj. Okej, okay, to był chyba sobowtór. A Nazaret, greetings i do widzenia. Dobra. Kombinujemy sobie z różnymi rzeczami. Jedną giereczkę wygraliśmy, teraz możemy się tutaj trochę pobawić. Co to było? Okej, okay, tego totalnie się nie spodziewałem. Zabiło mnie. I za nami Exile. Czyli można dwa razy popełnić błąd, jeśli chodzi o sąsiadów. Co tutaj jeszcze ma? Complete Chester Quiz, to próbowałem zrobić. Survive without opening any folder. Wow, ej, to... Co byście powiedzieli na odcineczek z tego? To byłoby ciężkie do zrobienia. Chociaż to jest giereczka dobra pod live'iki. A może by tak odpalić live'ika niedługo? Mysie pysie. Tymczasem to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy film wam się spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się i pa pa!